Idzie. Nie ma, czekaj. Nie ma jeszcze. O, jest. Jest. Tak. Proszę napisać, czy wszyscy są gotowi i zaczynamy kolejny trening. Czekam na potwierdzenia. Myślę, że chyba wszyscy są już gotowi, to będziemy zaczynali dzisiaj kolejny trening. Są bidaci. Hej. Os. Pokso, zamykamy oczy. I bardzo luźno oddycham. Kani Rej. Os. Sierutko. Rej. Os. Os. Dobra, to króciutka rozgrzewka i potem przejdziemy do kolejnego treningu. Zaczynamy luźno bioderka. Drugą stronę. Tak na przyszłość, jak czekacie, zanim się rozpocznie trening, to spokojnie można sobie zrobić już króciutką rozgrzewkę na boki, żeby nie czekać, bo z tego co wiem, to niektórzy byli gotowi już dużo wcześniej. Można sobie powtórzyć, rozcieramy kolano, można sobie powtórzyć to, co robiliśmy, można się porozciągać, a na pewno można się dobrze przygotować do treningu. I midzi ręka. Shiro. Hidari. Shiro. I na zmianę ręce. Shiro. I prawą rękę łapiemy za łokcie. Dociągamy, rozluźniamy, lewa ręka, rozluźniamy, kołaje bardzo luźno, nie za wysoko, ważne, żeby kolano było prosto i palce do góry liczę. Idź, i, sam, trzy, tu, krok, sycz. Patrz, tu, tu i zmieniamy nogę, idź, i, san, si, tu, rok, sycz, patrz, tu, tu i luźno biodra. Drugą. I robimy sobie daleko wykrok. Odchylamy tu, dociskamy biodro. I zmieniamy druga noga. Do góry. Luźno biodra jeszcze raz. Drugą stronę. I jeszcze raz robimy wymachy.
Ed, he, sam, she, pamiętać, żeby prosto kolano było, go, rock, sit, patch, crawl, ciało. I zmieniamy nogę, ed, he, sam, she, crawl, rock, sit, patch, crawl, ciało. I luźno biodra. I w drugą stronę. Ok, to nam wystarczy, jeśli chodzi o kwestię takiej ogólnej rozgrzewki. Jeszcze raz przypomnę, że proszę się zbierać tak 10-15 minut wcześniej, żeby można było się samemu ogólnie rozgrzać, a to jest tylko takich kilka ćwiczeń, które chciałbym, żebyśmy wykonali wspólnie przed rozpoczęciem właściwego treningu. Co po niektórzy byli na treningu porannym o godzinie 10, natomiast z tego, co widziałem po osobach, część osób w tym treningu nie uczestniczyła, więc my troszeczkę przypomnimy to, co robiliśmy, a potem skupimy się na zagadnieniu dotyczącym kata heian nidan. Przerobiliśmy rano kata heian, heian shodan, tak? Kata heian shodan, a teraz przerobimy, myślę, że całe kata heian nidan, na co zwracaliśmy uwagę na poprzednim treningu. Zwróciliśmy uwagę na pozycję koku cudaci. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, żeby pamiętać o wyprostowanej sylwetce. Jeśli stoimy w hachidachi, stopy są na wprost, tak jakbyśmy mieli stopę koło stopy, ułożenie naszych bioder powinno nam się zmieścić między naszymi stopami. To jest właściwa szerokość pozycji zenku cudaci. Kolano musi być ugięte, przypomnę. Kolano powinno być tak ugięte, żeby palce były zakrywane, jeśli popatrzymy z góry. Jeśli damy jedną i drugą nogę, to jest jak gdyby połowa naszego kibadachi. Dostawiamy kolano. Ja ostatnio pokazywałem. Bardzo polecam ćwiczenie, żeby sobie stanąć stopami przy ścianie na odpowiednią szerokość. I teraz nie jesteśmy w stanie się pochylić do przodu. Kolana powinny nam się rozejść do przodu. Staramy się, żeby biodra dotykały, żeby nie odchodziły od ściany, tylko żebyśmy biodrami dotykali do ściany. To jest takie dobre ćwiczenie, żeby sobie można było posprawdzać, czy nasza pozycja jest właściwa, czy nam biodra nie uciekają. Natomiast chciałbym, żebyśmy skupili się na powtórzeniu, a ci, co jeszcze tego nie robili, żeby skupili się na samej pozycji koku cudaci. Proszę sobie stanąć w zenku cudaci lewym, czyli w hidari. Uginamy kolano. Teraz tak jakbyśmy zapomnieli. Dokładamy sobie drugą nogę. Pozycja kibadachi. Środek ciężkości. Tak jakby tu na środku wisi pas. Jakbyśmy jeszcze sobie taki dłuższy sznurek przypięli, to on jest równo ułożony. Natomiast przy koku cudaci przenosimy ciężar ciała. I ćwiczyliśmy właśnie to przestawianie stopy. Uważam to za taki dobry sposób przełożenia tylko samej stopy. Takie świetne ćwiczenie. Przekładamy stopę na bok, wracamy, przekładamy stopę na bok, wracamy. Nie pochylamy się, tylko staramy się, żeby nasze ciało było wyprostowane. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie to popróbowali. Stań w kibadachi. Tak, kolana na zewnątrz, plecy wyprostowane. Ręce zakładamy na plecy i na dwa tempa. Eć, ni, eć, ni, eć, ni, eć. Tu jest ważne, żebyśmy nie zapominali o tym kolanie. O tym kolanie, które czasami ucieka nam do przodu. Zawsze pamiętajmy, że to ma być tak, jakby było
nasze zenku cudaci do przodu. Kolano nie może schodzić do środka. Oba kolana rozchodzą się na zewnątrz. Teraz sobie zrobimy w ten sposób, że z tej pozycji będziemy zamieniali pozycję od razu jedną na drugą, tak? I próbujemy sobie na dwa tempa. Zwracać uwagę na to, żeby nam nie uciekała stopa. Ta stopa powinna być dokładnie na wprost. Czasami będzie się zdarzało, że ta stopa nam ucieknie. Musimy to kontrolować. Starajcie się nie zwracać uwagi na to, żeby patrzeć cały czas, co robimy, tylko musimy wykonać tą rzecz i wtedy ewentualnie możemy to sprawdzić. Postawki badaczy i przestawiamy edge i teraz od razu na drugą stronę. Ni, edge i w tej chwili będzie to pewnie wychodziło na zasadzie takiej, że podnosimy stopę, przekładamy sobie palce, tak? Podnosimy, przekładamy. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że tu ważnym elementem są biodra. To biodro ma nam wypchnąć i wtedy już nie będziemy koncentrowali się na podniesieniu stopy, tylko nasze biodro nam wypchnie nam stopę na zewnątrz. My musimy tylko skontrolować, żeby ta stopa ustawiła się prosto. Palce się przesuną, pięta zostanie, ponieważ nasz ciężar dociska stopę bardziej na pięcie. Kiedy się przestawimy, to przerzucimy naszą stopę na zewnątrz. I próbujemy. Edź. I. Edź. Jeszcze bardziej z biodrem, nie zapominamy o wydechu. Edź. I. Edź. I. Ok. Rozluźniamy sobie nóżki. Teraz skupimy się na technice shuto. Ja tylko przypomnę, żeby starać się robić nie na dwa tempa, nie zatrzymujemy i robimy dopiero drugi ruch, bo to jest jak gdyby dwa razy napięcie mięśni. Powoli to wykonujemy bez zatrzymania. Ja nie mówię, że mamy robić to od razu szybko. Robimy powoli, ale bez zatrzymania. Jedno kime jest na końcu. Stajemy teraz tak, jakbyśmy stali w koku cudaci, ale oba kolana prosto. Skupimy się na samej technice shuto, tak? I robimy. I. San. Trzy. Płynny ruch. Go. Rok. Seć. A teraz obniżymy sobie pozycję. Zrobimy sobie koku cudaci. Pięty na jednej linii powinny być. Ustawiamy sobie, żeby było dokładnie. Ciężar ciała w 70-80% na nodze z tyłu i robimy shuto. Rękę zatrzymujemy w miejscu, gdzie jest splot słoneczny i pamiętać o tym, jakbyśmy mieli kropkę narysowaną na palcu, to tą kropkę powinniśmy widzieć. I robimy jeszcze 5 powtórzeń. Jedź. I. San. Trzy. Go. Rok. Seć. Ać. Kio, kio. A miało być 5, a się zrobiło 10. To nie przeszkadza. Zmieniamy sobie teraz druga strona. Ustawiamy się. Pozycja. Koku cudaci. I robimy. Edź. I. Sam. Pamiętać, żeby nie zatrzymywać tej ręki. Si. Go. Rok. Seć. Hać. Kio. Kio. Ok. I to jest dobrze. Pamiętajcie o tym, że tak jakbyśmy mieli uciłkę czy sotołkę, blok, wysokość 5, teraz mamy otwartą dłoń, odwracamy i ta dłoń powinna być uniesiona. Błędem jest, kiedy wyciągamy łokieć bardzo na zewnątrz. To nie znaczy, że mamy tą rękę mocno przekrzywiać, ale staramy się naturalnie ją ściągać na równo z naszym ciałem. Teraz połączymy te dwa ćwiczenia, to co staliśmy w kibadachi z przesunięciem i z przesunięciem na drugą stronę. Pamiętamy o tym, że przerzucamy ciężar ciała biodrem, tak? To robimy w jedną stronę, ex, i w drugą, ni, ex, ni, ex, ni, ex, ni. Teraz jeszcze taka ważna rzecz, bo
Jeżeli ktoś nas obserwuje, ja mam nadzieję, bo ja rano prosiłem te osoby, które uczestniczyły w zajęciach, żeby sobie przygotowały możliwość nakręcenia swojego treningu. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, albo jest dopiero teraz na tym treningu, a ma taką możliwość, to bardzo proszę o to, żeby sobie ustawił gdzieś telefon, włączył nagrywanie, potem będziecie mieli możliwość porównania sobie tego, jak robiliśmy na treningu, jak wy robiliście i będziecie mogli zobaczyć swoje techniki, swoje pozycje i będzie wiadomo, nad czym i w jaki sposób można pracować. Chciałbym, żebyśmy teraz się skupili na tym, że robimy 3 powtórzenia i dopiero patrzymy, co jest jeszcze nie tak do zrobienia, bo jeżeli nie kontrolujemy tego, to powtórzymy ileś razy i zgodnie z zasadą nauki, metodą powtórzeniową, czyli powtarzania wielokrotnie, jeżeli powtarzamy coś niedokładnie, to w naszej głowie zostanie zapisany właśnie taki schemat, nasze mięśnie zapamiętają taki ruch i to będą uznawały za prawidłowe i w ten sposób właśnie będziemy kolejnym wykonywaniem niedokładnej techniki pogłębiali swoje złe wykonywanie, swoją złą technikę. Ale przypominam, żeby nie patrzeć za każdym razem, bo wtedy będziemy znowu tracili na tym, że nasza pozycja będzie niewyprostowana. Czyli robimy 3 razy i potem dopiero sprawdzamy. Hibadachi, shuto, echi i san. Tak. I teraz patrzymy. Jest ok, nie trzeba nic poprawić i robimy kolejne 3 razy. Echi i san. I znowu sprawdzamy. Jest ok. Widzę tutaj taką zależność, kiedy robiliśmy to wspólnie i przekładaliśmy tylko stopę delikatnie, powoli, bez dynamicznego ruchu biodra, zdarzało się, że ta stopa nam nie do końca poszła na wprost, tak? Że ta stopa nam uciekła. Natomiast kiedy robimy dynamicznie, kiedy staramy się kontrolować i wiemy o tym, że po 3 razach sprawdzimy sobie, to my się bardziej koncentrujemy na tym, w jaki sposób mamy to wykonać. Ciężko byłoby to zrobić, gdybym powiedział teraz, że macie sobie zawiązać oczy i wykonywać te rzeczy, starać się je sobie wyobrazić. No bo już sytuacja jest ekstremalna, nie widzimy się, ja nie mogę wam zwrócić uwagę na to, czy wy robicie dobrze, czy nie. Kiedybyście jeszcze te oczy sobie zawiązali, to już by było całkiem niedokładnie, bez kontroli. Niemniej jednak chcę, żebyście pamiętali o tym, że my nie patrząc potrafimy coś zobaczyć. Musimy sobie uświadamiać to, w jakiej pozycji jest nasza noga, jak są ręce ułożone, czy mamy kciuk schowany, czy nie. Kiedy będziemy myśleli o tym, co chcemy zobaczyć, to będziemy potrafili sobie wyobrazić to, jak nasze ciało się porusza. Czyli jak jest ułożona stopa, jak jest ułożona pięść, jak mamy kciuki, czy te kciuki są schowane. To wszystko jest do wypracowania. Nasz umysł będzie w stanie dostrzec to, w jaki sposób myśmy ten element wykonali i będziemy wiedzieli, czy jest to zrobione dobrze, czy jest to zrobione niedobrze. Niestety musimy to sobie wypracować, bo tak samo z siebie to nie przyjdzie. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie jeszcze przypomnieli, powtórzyli kwestię gyakuzuki w zenku cudaci. Ja tylko przypomnę, że gyaku znaczy przeciwny, jak najbardziej skręcone. Błędy, które się pojawiają, to takie, że przy uderzeniu najczęściej jest za długa pozycja i ucieka nam kolano. Ja stanę w ten sposób, będzie lepiej widać, gdzie przy gyakuzuki powinniśmy docisnąć całe ciało do przodu. Często się zdarza, że przy uderzeniu odsuwa nam się kolano. Powinniśmy zrobić ten ruch, żeby to kolano zostawało w miejscu. Kolejna sprawa, zwrócić uwagę na to, że kolano z tyłu jest minimalnie ugięte. Jeśli trzymamy gardes, to powinniśmy stać troszeczkę bokiem i w momencie, kiedy próbujemy uderzyć do przodu, to najpierw elastycznie wypychamy samo biodro, tak? I teraz będziemy robili na 2 tempa. Tempa ich, gyakuzuki, zamknięte biodro, kolano prosto. Tempo mi, robimy chokuzuki, kolano lekko ugięte. Ech. I.
Jeszcze większa dynamika w biodrze. Ocieramy tutaj rękami o boki. Eks. Ni. Eks. Ni. Eks. Ni. I zmień stronę. Ułóż sobie tak. Pamiętajmy o tym, żeby starać się stać w zenku sudaci jak najbardziej stopami na wprost, szczególnie ta stopa z tyłu, bo ta z przodu musi być skierowana na wprost. I robimy eks, ni, eks, jeszcze bardziej biodro, pierwsze biodro ma być, ni, eks, ni, eks, ni, ok. To tyle kwestii powtórzenia, teraz przypomnimy sobie jeszcze ten element, jeśli chodzi o kwestię kata. Heian Shodan. Heian znaczy spokojny duch. Natomiast Shodan, Sho, pierwszy, czyli czy jeden, bo to w tym odniesieniu akurat chodzi o tą kwestię. Natomiast Dan to jest poziom, stopień. Czyli Shodan, pierwszy poziom, czy pierwszy stopień. Tłumaczenie Heian Shodan, spokojny duch pierwszego poziomu, czy pierwszego stopnia, to jest to dobrze. Potem jest Heian Nidan, czyli drugi Sandan, trzeci Jodan. Czwarty Heian Godan, piąty poziom. Przerobimy sobie pierwszych sześć technik z kata Heian Shodan. Pamiętając o tym, że pierwszym elementem, który wykonujemy w kata, jest obrót głowy. Bardzo często się o tym zapomina, nie patrzymy i robimy ten ruch. To powinno być praktycznie jednocześnie wykonane, natomiast ruch głowy musi być troszeczkę wcześniej. Zawsze musimy patrzeć w stronę, którą robimy. I robimy pierwsze dwa ruchy z kata Heian Shodan, czyli Gedan Warai i Oizuki. Pierwszy ruch. Idź. Do przodu Oizuki Ni. I teraz robimy obrót, pamiętając o tym, że nie pochylamy się do przodu, nie wyciągamy tej nogi do tyłu. Staramy się, żeby nasze biodro pracowało, blok przejściowy. Gedan Warai. Teraz robimy. Ja tak staram się stanąć, żeby nas było widać, bo wiem, że tam do końca. Krok do przodu zwróć. Do końca tylko drzwi. Nie w tą stronę. Nie było? Nie, to tu akurat teraz nas widać, bo tam akurat jak się drzwi zaczynają, to jest ten koniec. Teraz robimy Ude Warai, Age Uke, Tetsui Uchi. Noga wraca z powrotem. I dopiero robimy przejście. Ja się odwrócę w tą stronę. Po bloku Gedan Warai. Robimy Ude Warai z krętem biodrem. Ściągamy troszeczkę stopę. Proszę teraz patrzeć na stopę. Ściągamy stopę do góry. Ich, ni, tetsui. Do przodu robimy oizuki. To jeszcze raz sobie powtórzymy cztery te techniki. Kuba będzie robił w tą stronę, ja będę robił w tą stronę. Myślę, że jakoś nas będzie widać, tak? Robimy pierwsze dwa ruchy. Idź. Ni. Ja się przesunę, bo się nie zmieszczę. Idź. Teraz powoli. Idź. Ni. Sam. Ok. I to w tej kwestii wystarczy. Myślę, że będzie taka możliwość, że przerobimy sobie całe kata Heian Shodan. Tu szczególnie pod kątem tej młodszej grupy, żeby można było sobie to zrobić. Może któregoś dnia się z Kubą umówię, zrobimy sobie u mnie na podwórku, nagramy całe kata, po to, żebyście wy mogli sobie z tego skorzystać i w domu potem sobie to przerobić. Chciałbym, żebyśmy teraz skupili się nad początkiem kata Heian Nidan. Nidan, tak jak mówiłem, jest to drugi poziom, troszeczkę trudniejsze kata, więcej technik, wszystkie pozycje są wykorzystane akurat w kata Heian Nidan i chcę, żebyśmy zaczęli od samego wyjścia. Często się zdarza, że ręce przestawiamy ręce na zewnątrz, chociaż lata temu, jak ja, to już sporo lat temu było, kiedy ja zaczynam uczyć się kata Heian Nidan, to my pierwszy ruch wykonywaliśmy ręce do hikite na biodra i dopiero robiliśmy ten pierwszy ruch. Chciałbym, żebyśmy w ten sposób robili, gdyby tu była kreska pomiędzy teraz moimi stopami,
to praktycznie moje ręce zostają w miejscu. Ja tylko skręcam samo biodro. My musimy z wysokiej pozycji zejść jak najniżej. My obniżamy tylko pozycję. I te ręce praktycznie są w jednym miejscu. My nie ciągniemy rąk ani na jedną, ani na drugą. Często jest tak, że w ten sposób osoby robią blok. Ten blok jest troszeczkę nieskuteczny, bo w tym momencie już się nic nie bronimy. Tu już jesteśmy w całej pozycji, więc już jest trochę za późno. Te ruchy powoli obniżamy, ręce idą tutaj do boku. Ja stanę sobie teraz w ten sposób, powoli obniżamy środek ciężkości, raz, teraz trochę wolniej, obniżamy środek ciężkości. Obie ręce pracują w ten sposób. Teraz kolejny ruch, robimy sotołkę uracuki. Tyle, na ile nam ręce potrafią to zrobić. W ten sposób, zresztą widać jak z drugiego ujęcia, jak Kuba robi. I teraz jest, prostujemy rękę, druga ręka jest daleko, daleko na biodro. W samej interpretacji kata, w zależności od tego, co partner będzie wykonywał, to ten element może być traktowany jako tetsuyuchi, natomiast może być traktowany jako tsuki w miejscu. I chciałbym, żeby o tym pamiętać, bo to, jaką my technikę będziemy wykonywali, zależne jest od tego, w jaki sposób partner nas zaatakuje. Oczywiście musimy się tu trzymać pewnego schematu z ograniczeniem ruchów, z ograniczeniem bloków i uderzeń, jeśli chodzi o sam schemat kata Heian-Nida. Bardzo istotna rzecz to jest pierwszy ten moment. Musimy go zrobić bardzo dynamicznie. Jeśli teraz macie taką możliwość, że jest Was przynajmniej dwie osoby, jak jest Was w trójkę, to dwie osoby trzymają wystawioną rękę w ten sposób. Przesuń się troszeczkę, tak? Ja będę trzymał wystawioną rękę, a Kuba będzie robił pierwszy ruch do kata. Jest edge. Tak, jak najmocniej. Napinamy mięśnie dopiero wtedy, kiedy jest kontakt z przeszkodą. Jeszcze raz, jest edge. Kiedy jest kontakt z przeszkodą i nie ma możliwości, oczywiście Kuba to zasymuluje, zrób mocno, ja odsunę rękę i te ręce będą leciały daleko. One powinny się zatrzymać w tym miejscu. Stań Kuba z przodu. Tak, wystaw rękę. Tu. To powinno wyglądać w ten sposób, że jest blok. Często się zdarza właśnie przy tym ćwiczeniu, kiedy partner trzyma ręce, a potem tą rękę zabierz rękę, że my się przewracamy, bo staramy się uderzyć tylko siłą ręki. Zapominając o tym, że nasza podstawa, środek ciężkości musi być obniżony i musimy współgrać całą technikę. To nie może być tylko sam schemat, samo rzucenie ręki. Niezależnie od tego, w którym miejscu tą rękę, jeśli ja napotkam rękę w tym miejscu, to tu już zaczynam napinać mięśnie, bo muszę się obronić. Natomiast jeśli nie ma żadnej przeszkody, to jest jeden schemat, w który powinniśmy to robić. Pierwszy ruch, drugi, trzeci ruch. I teraz wrócimy do przejścia do następnej techniki. Raz, dwa, trzy. Teraz z dołu ręka idzie, przerzucamy się na drugą stronę. Jak teraz zauważycie, akurat jest ten element, który ćwiczyliśmy wcześniej, czyli to przejście z kibadachi do kokutsudachi i z kokutsudachi z jednej na drugą stronę. Pamiętając o tym, że ma być właściwe ujęcie naszych bioder i stopy powinny być skierowane jedna strona w jedną, druga strona pod kątem 90 stopni. I znowu robimy blok. Sotouke tetsuyuchi. Teraz powinniśmy dostawić stopę do połowy. Nie podnosimy się, tylko tak jakby głowa była przyciśnięta, sama stopa do połowy. Ręce na biodro, ja się teraz odwrócę. Teraz powinniśmy wykonać technikę Yokogeri Uraken. Jeszcze mnie nie będzie widać. Yokogeri Uraken. Ręka, noga powinna iść na jeden poziom, ręka, noga wraca i robimy shuto. I robimy shuto. Jeśli chodzi o kwestię wykonania techniki uraken i shuto,
to tu powinna być Yokogeri Keage. Yokogeri Keage, czyli technika podbijająca, kopnięcie boczne podbijające. My mamy podbić tą technikę do góry. Oczywiście w samej interpretacji kata my możemy sobie zasymulować, że to akurat będzie atak na chudan i technika będzie penetrująca, czyli Yokogeri Kekomi. Natomiast w kata staramy się wykonywać tak, żeby to było Yokogeri Keage. Ważne jest jedno, że nie może być tak, że rękę dajemy do góry, a nogę dajemy w bok. Jeśli nie jesteśmy w stanie kopnąć wyżej niż pas, to ma być na tej samej wysokości. To jest prawidłowo wykonana technika. To teraz zrobimy te 3, 6, 8 ruchów. Ja będę liczył powoli. Ex, ni, tak, sam. Ex, ni, ex, dostawiamy, ex, shuto. Pamiętajcie o tym, że tutaj jest uraken, grzbiet pięści jest w ten sposób, nie tak. W interpretacji będziemy mogli się pokusić o to, żeby sobie zrobić tam dowolną technikę, w zależności od tego, jaką mamy potrzebę, jaką mamy możliwość. Natomiast kata to jest pewien schemat, pewna matryca i musimy się tego trzymać, żeby te kata się nie zmieniało. Staramy się robić to cały czas, dokładnie, bo ja nauczę kogoś, za 10 lat ktoś będzie robił i on powinien robić dokładnie tak samo. Pewne niuanse będą się troszeczkę zmieniały w zależności od tego, w jakim kierunku będzie ten główny mistrz, który będzie prowadził tą szkołę, będzie zmierzał, jak będzie tłumaczył samo wykonanie techniki, ale to będą tylko pewne drobnostki. Natomiast schemat musi być identyczny, on nie powinien się zmieniać, bo tylko wtedy będziemy w stanie przekazać tą technikę tak, jak ona ma wyglądać. To jeszcze raz robimy. Ja liczę. Ec, ni, ec, ni, ec. Tak. Pamiętając o tym, żeby... Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby kopać nie wiadomo jak wysoko. Nie ma takiej potrzeby. Natomiast zwracam uwagę na to, że Yokogeri nie może być wykonane... Yokogeri nie może być wykonane w ten sposób, że stopa jest do góry. My musimy dokręcać biodro jak najbardziej bokiem. Kiedy robimy Yokogeri uraken, to biodro powinno być w ten sposób wykonane. I to jest właściwy schemat do wykonania tej techniki. To jesteśmy w tym momencie. Robimy dalej. Po przejściu do shuto w koku tsudachi mamy trzy ruchy do przodu, to my się troszeczkę cofniemy, żebyśmy się nie zmieścili. Jeśli ktoś nie będzie miał miejsca, można robić w ten sposób, że można przechodzić, dostawiając sobie stopę do stopy. Jeżeli nie, to można dojść do końca miejsca, ile mamy, cofnąć się i potem robić dalej. Ja będę starał się robić takie tempo, żeby każdy zdążył wykonać. Teraz robimy do przodu. Idź. Pamiętając o tym, żeby nie napinać dwa razy mięśni. Ni. Teraz się troszeczkę cofniemy. I do przodu. Teraz jest nagasz i nakrywamy. Nakrywamy rękę do przodu. Robimy nukite. Tu jest pierwsze kiaj. Proszę pamiętać o tym, żeby ten kciuk nie odstawał. I tu musi być właściwe zenku tsudachi. Uderzamy do przodu. To musimy to teraz zmieścić w pokoju. Ja się przesunę w tą stronę. Będziemy się odwracali do shuto. To może odwrócimy się tu, bo zaraz będziemy do przodu kamery. Tak? Obracamy się to samo. Dociągamy biodra. Shuto. Po ukosie shuto. Shuto, ale to Ciebie widać wtedy. Po ukosie shuto. I teraz kolejny taki trudny element. Staramy się robić tak, że pod kątem 45 stopni stoimy. Tutaj jest kąt 90 stopni, linia na wprost. Pod kątem 45 stopni przestawiamy nogi. Skręcamy się w biodrze. Robimy gyaku uchi uke. I to powinno być tak wykonane, że mocno jest biodro zamknięte.
mocno jest biodro zamknięte. I teraz do przodu, tu jeszcze raz sobie to zrobimy. Płynnym ruchem. Ić. Ni. Jeszcze raz. Ić. I teraz robimy do przodu. Maigeri. Jaku. Zuki. Z postawieniem nogi. Ważne jest, że kiedy kopiemy maigeri, nie powinniśmy ruszać tej ręki, nie powinniśmy się podnosić do góry, tylko robimy ruch do przodu. Raz. Dwa. I teraz kolejna trudna rzecz. Mamy w jakuzuki, biodro już jest zamknięte, bo przy jakuzuki jest zamknięte, a musimy jeszcze wykonać uchi, blok, skracamy. A więc nasze biodro jeszcze się mocniej skraca, dlatego z pełnej pozycji, kiedy biodro robi ruch do tyłu, ściągamy sobie pozycję. Robimy maigiri, do przodu jakuzuki. I ostatni ruch, moroteuka. Ważna rzecz. Całe przedramię. Nie możemy przystawić ręki tutaj, bo wtedy będzie działała przeciwsiła. Tak. Kiedy on będzie atakował, a ja będę sobie pomagał tą ręką drugą tutaj, to jest przeciwsiła. Znowu tutaj, to też jest niewskazane. Najbardziej na środku naszego przedramienia morote, czyli podwójny lub wzmocniony. I jesteśmy w tym momencie, jeśli chodzi o technikę trzecią w kata Heian Nidan. Powtórzmy sobie to, albo zrobimy do końca, a potem powtórzymy całe. I zostało nam 6 ruchów, jeśli chodzi o kata Heian Nidan. Obracamy się. Pamiętamy o tym, że nie podnosimy się do góry. Nie przestawiamy nogi. Tylko staramy się skręcać w biodrach. Gedan Baraj, Age Shuto, otwartą ręką i teraz po ukosie robimy Age Uk. Znowu robimy Gedan Baraj, Age Shuto i po ukosie Age Uk. I kończymy kata, wracamy do joj. My oczywiście teraz stoimy tyłem do kamery, bo zamieniliśmy się po pierwszym momencie, w którym jest kiaj. No ciężko jest nam tutaj ogarnąć całe kata i podejrzewam, że wiele osób nie ma na tyle miejsca, żeby można sobie było zrobić całe kata. Ale powtórzymy to kata jeszcze raz, troszeczkę wolniej, szczególnie dla tych osób, które dopiero zaczynają. I chcę tylko przypomnieć tym osobom, które mają wyższe stopnie i powinny już to robić, że spowalnianie wykonania poszczególnych ruchów kata powoduje, że my mamy więcej czasu na zobaczenie, jak tą technikę wykonujemy i dostrzeżenie więcej błędów, a więc pozwoli nam to wyeliminowanie tych błędów, żebyśmy całe kata mogli robić dobrze. To robimy powoli kata. Z tym, że chciałbym, żeby tam, gdzie jest kime, nawet jeżeli ja będę robił powoli, to kime musi być. O tym nie należy zapominać, bo to jest nieodzowny element wykonania każdej jednej techniki. Powoli robimy. Obniżamy środek ciężkości. Ić. Ni. San. Ić. Ni. San. Ić. Dostawiamy nogę. Yoko geri uraken. Ić. Shuto. Ić. Ni. Tu się troszeczkę cofniemy, bo się nie zmieścimy. Ić. I nukite. Tutaj jest pierwsze kiaj. Pamiętać o tym, żeby dłoń była umieszczona pod łokciem, nie tutaj w tym miejscu, tylko pod samym łokciem. Tu też jest nienaturalnie. Tak, jak nam pozwala na to ręka, robimy sobie taki kwadracik z naszych przedramion. I robimy kolejną technikę. Obracamy się, nie przekładając tej nogi, nie przechylając się. Skręcamy się w biodrze. Shuto. Shuto. Po ukosie. Shuto. Shuto. My się teraz obrócimy, żeby było widać dalej, jak robimy. Teraz przestawiamy biodro. Gyaku, uchi, uk. Maigeri. Nie ruszając ręką. Biodro zamknięte, więc musimy mocniej ściągnąć biodro. Nie robimy tak, że my przestawiamy tą nogę.
My musimy zapracować biodrem. To biodro ma nam skrócić pozycję. Idź. I sam. Idź. Moro tyłkę. I robimy dalej. Troszeczkę się cofniemy. Idź. Wiedam do raj. I ageszu to. Sam pąkoś. Idź. Wiedam do raj. I sam. I koniec kata. I wracamy do joj. I mamy takie 30 sekund na łyczek wody. I zaraz wracamy dalej do treningu. No dobrze, czas szybko leci. Robimy to kolejną rzecz. Chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze spróbowali zdążyć początek kata Heian Sandan. On jest dosyć skomplikowany, ciężko jest wykonać, szczególnie kiedy tam robimy podwójne bloki. Jak to w ogóle ma wyglądać, po co się to robi i na jakiej zasadzie się to robi. Zrobimy to Heian Sandan, San, czyli trzeci poziom. Zaczniemy od powolnego wykonania. Tu też obniżamy środek ciężkości, robimy uciuk. Ja się teraz odwrócę do kamery. Ja będę robił w stronę tak, żeby było widać od przodu, natomiast Kubę będzie widać od boku. Teraz powinniśmy dostawiać stopę do stopy i robimy w ten sposób. Nam się łokcie rozchodzą, robimy podwójny blok, ale nie ma czegoś takiego. Nie ma. I nie ma też takich ruchów. Nie ma też takich ruchów, że ja stanę teraz tyłem, bo to będzie widać, że te ręce są w ten sposób. Będzie widać tylko, kiedy łokcie się schowają. Natomiast kiedy będzie z tyłu, nie powinno być widać naszych przedramion. Jeszcze raz robimy. Powoli. Ec. I raz. San. Dwa. Tak? Ja się teraz odwrócę tak, żeby mnie było potem widać. Idź. Od dołu ręka. Uciuk. I raz. San. Dwa. Jeszcze raz od początku te wszystkie ruchy. Teraz Kuba zrobi. Powoli. Idź. I san. Idź. I. No właśnie, nie tak. Jeszcze raz. To już mu się troszeczkę poprzestawiało. To zrobimy razem. Powoli. I od dołu. Raz. Sam. To może ja jeszcze przełożę to na ręce. Idź. Lewa ręka robi blok. Uciłkę. I teraz musi być prawa ręka. Sam. Znowu lewa ręka. Żeby pamiętać, ręce robią na zmianę. Tak? I teraz robimy. Idź. Prawa ręka. I lewa ręka. Sam. Prawa ręka. Bo to jest dosyć istotne. Kolejny element to jest moro tyłkę w koku cudaci. Tu jest akurat taki schemat, że robimy wszystkie trzy pozycje. Idź, koku cudaci, ni, zenku cudaci. Ja czekam, aż się przesuniecie. San, to jest tak, jakby nam tutaj ktoś wykręcał rękę. Jak ja będę wykręcał rękę, to Kuba się będzie naturalnie odwracał i to właśnie jest ten element. Wyobraźmy sobie, że ktoś nam wykręca rękę, tak? Wykręca nam rękę, skręca nam tak daleko, aż ta ręka pójdzie nam na plecy, żebyśmy się starali obronić. I teraz dopiero jest wyszarpnięcie, łokieć, tetsui, nie uraken, tu jest tetsui. Ta ręka wraca na biodro i do przodu robimy oizuki. Tu jest pierwsze kiai w kata Heian Sandan. To jeszcze raz zrobimy sobie. Powoli. Idź. I prawa. San. Lewa. Idź. Midzi. Prawa. I lewa. San.
Kić, moroteuk, ni, nagasi, nakrywamy, nukit. San, wykręcamy rękę, kiwa dać. Tu trzeba zwracać uwagę na to, żeby stopy były na jednej linii. Edź do przodu, robimy ojzuki. Tu jest pierwsze kiar. Jeśli chodzi o kata, to dzisiaj na tym skończymy, bo ja chciałbym, żebyśmy sobie powtórzyli te ważniejsze elementy z dzisiejszych zajęć, tak żeby można było sobie to troszeczkę utrwalić. I zachęcam do tego, żeby powtarzać sobie te wszystkie podstawy, te wszystkie bloki, te wszystkie pozycje, bo to pozwoli nam na eliminowanie błędów i im więcej razy będziecie robili, oczywiście starając się wykonywać dokładnie, tym wasza technika będzie lepsza. Natomiast jeżeli nie będziemy zwracali uwagi na jakość wykonania, to jeżeli my 100 razy zrobimy złą pozycję zenku tsudachi, to my jej się źle nauczymy. I potem trzeba będzie dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby tą technikę, obojętnie czy jest to pozycja, uderzenie, blok czy atak, ręczny czy nożny, trzeba będzie dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby wyeliminować swoje błędy. Skupimy się na pozycji zenku tsudachi. Bardzo ważne jest zenku tsudachi. Ugięte kolano, noga z tyłu wyprostowana, tułów wyprostowany. I teraz jeśli chodzi o kwestię ułożenia bioder, jeśli trzymamy kamaję, gardę trzymamy, to biodra powinny być minimalnie po ukosie. I w tym momencie powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby kolano było lekko ugięte, bo będę elastyczny. To jest tak, jakby każdy wie, jak wygląda łapka na myszy. Chyba tak, prawda? To jest właśnie ten element, kiedy moje kolano jest lekko ugięte, to jest założone na taką klapkę. I to jest taki moment zetknięcia, że otwieramy to. I to jest ten ruch, kiedy klapka się zamyka. Jeżeli chcecie spróbować sobie, czy macie doskonałą prędkość, to można sobie taką klapkę złapać i spróbować ją puścić. Ciężko jest to zrobić. Natomiast jeżeli ktoś by trzymał tą łapkę, wyciągnął ten drucik i powoli położył, to nam się nic nie stanie. I to jest właśnie tak, jakbyśmy mieli biodro zamknięte, bo ten ruch będzie bardzo powolny. Chciałbym, żeby zwracać uwagę właśnie na to, że nasze biodra powinny wykonywać bardzo dynamicznie ruch. Kiedy będziemy mieli proste kolano z tyłu, to będzie to tylko rotacja, będzie to tylko obrót. Nie będziemy elastyczni. My musimy mieć ten wystrzał, a więc ugięte kolano, które nas wypchnie do przodu. A więc stoimy w zenku tsudachi, kamae i teraz robimy gyakuzuki, zamykamy biodro, pamiętając o tym, ja teraz pokażę najczęstszy błąd, ucieka nam kolano, pochylamy się do przodu. My mamy zrobić w ten sposób, że biodro wypychamy, ale nasze kolano zostaje. I tu będziemy w miejscu uderzali gyakuzuki i chokuzuki i liczeć. Ni, ec, ocieramy ręce, ni, ec, ni, ec, ni, i zamieniamy druga strona, ec, ni, ec, ni, ec, ni, a widzicie, tu może zwróciliście uwagę, teraz Kuba poprawił swoją pozycję, bo było mu niewygodnie. Było mu niewygodnie, bo ta pozycja była troszeczkę za wąska i stopa była za bardzo po ukosie i przy mocnym uderzeniu to powodowało, że w Kuby pozycja się zaczynała chwiać i to jest niewłaściwe. I praca, mocna, dynamiczna praca w biodra będzie Wam pozwalała zobaczyć, jaka szerokość pozycji jest dla Was najbardziej optymalna. Każdy musi sobie to dopasować do siebie, wypracować sobie i wtedy będzie mógł wykorzystywać swoją dynamikę bioder tak, żeby to było z pożytkiem, a nie żeby powodowało zachwianie naszej pozycji i przewracanie się w tej pozycji. Teraz kiba dać. Jeszcze raz powtórzę. Bardzo ważna rzecz. Będziemy sobie to dużo razy powtarzali. Będziemy dużo razy ćwiczyli zenku tsudachi. Jedna noga ugięta. Teraz tak jakby było drugie zenku tsudachi. Druga noga ugięta. Jeżeli ktoś ma taką możliwość,
żeby zrobił sobie zdjęcie w jednej pozycji, czyli jak jest Midzi noga z, prawa, z przodu, teraz jak jest Hidari noga z przodu i przetnie dokładnie na pół i potem połączy, to będziemy mieli normalne kibadachi. To jest właśnie dwa zenkutsu dachi. Teraz jedna noga z tyłu, druga noga z tyłu i by były dwa zenkutsu dachi. Stań w zenkutsu dachi. Jeżeli ja stanę w tym zenkutsu dachi, to mamy jedno kibadachi, tak? Tylko że my musimy to połączyć swoje obie nogi, ale to mniej więcej to właśnie tak by wyglądało. Pamiętajcie o tym, że biodra mają być wypchnięte do przodu, a kolana mają być na zewnątrz, żeby nie kolana, bo niektórzy stają, tak wydaje mi się, że stoją w niskim kibadachi. Nie, to jest bardzo zła pozycja, bo ona jest ani nieelastyczna, ani nie szybka, ani nie jest wygodna. Tu niestety trzeba sobie wypracować mięśnie tutaj, zewnętrzne mięśnie łydki mocno pracują i naszej stopy, ale kiedy się przyzwyczajimy do tego, to jest to dla nas naturalne. No i ta cudowna pozycja kokutsu dachi, to jest to samo. Zenkutsu dachi, kibadachi, przenosimy tylko ciało. Staramy się robić to wypchnięcie ruchem biodra, wracamy, ruchem biodra wracamy, tak? Troszeczkę tak, niżej i powrót i wypchnięcie biodra. Zjedź i powrót, edź. Ni, edź, ni, edź, ni, edź, ni. Pamiętając o tym, że robimy sobie trzy powtórzenia i patrzymy na dół, czy nasza pozycja jest dobra teraz, tak? Teraz przekładamy się ze strony na stronę. Kibadachi jest edź, ni, sa i sprawdzamy, tak? Tu mogłoby być kolano jeszcze troszeczkę dalej, wtedy już by było ok. Edź. I bardziej dynamicznie, san. O, i znowu patrzymy. Tak, wtedy dopiero możemy zobaczyć, żeby się nie garbić, żeby się nie pochylać. Cały czas pozycja wyprostowana. Kontrolujemy co któryś raz. I dołożymy do tego shuto. Zobaczycie, że kiedy będziecie wykonywali dynamicznie shuto, to ta pozycja będzie lepiej wykonana, będzie się ją łatwiej robiło. A więc robimy. Ex. I san. I sprawdzamy pozycję. Stopka trochę uciekła. Ex. I. Sam. I sprawdzamy pozycję. Jeszcze dwie trójki zrobimy dynamicznie. Ex. I. Sam. I patrzymy, tak? Jest ok. Ex. I. Sam. Patrzymy. I jest ok. To będziecie mogli sobie jeszcze oczywiście powtórzyć, poprawić. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przypomnieli sobie same trzy początki kata. Kata Heian Shodan, kata Heian Nidan i kata Heian Sandan. Powtórzymy sobie, to się nam utrwali i łatwiej nam będzie to zapamiętać i łatwiej nam będzie to potem wykonywać samemu indywidualnie. Heian Shodan, pierwszy poziom, pierwszy stopień trudności. A więc robimy pierwszy ruch. Patrzę, to nam całe drzwi pokazuje. A więc możemy sobie robić to tak. Czyli tutaj jeszcze tutaj nie widać. Powoli robimy. Obniżamy środek ciężkości. Idź. Aha. Gedan Baraj. Nis. Jeszcze raz zaczynamy. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, żeby nie robić tak. Po bloku nie podnosimy tej ręki po to, żeby zrobić ruch do przodu. Tu jest Gedan Baraj i w kata jest prosty ruch. To jest dodatkowy element. To jest niewłaściwy element w kata. Często właśnie takie elementy są wykonywane. W interpretacji kata zupełnie inna sprawa, bo ja po bloku, przechodząc do przodu, mogę wykonać jakiś dodatkowy element. Natomiast w kata nie ma. Jest Gedan Baraj, blok. I teraz automatycznie przechodzimy z tej niskiej pozycji ułożenia ręki. Ręka wraca na biodro. Na to proszę zwracać uwagę. Więc jeszcze raz robimy pierwsze elementy. Edź. Ni. Ja trochę przejdę, tu będzie mnie widać. Edź. Teraz się odwrócę do przodu. Edź. Raz. Ni. Dwa.
Psalm 3. Jeszcze raz powtórzymy sobie ten element. Bardzo bym chciał, żeby nie podnosić się całkiem wysoko. To jest 1/3 do połowy naszej szerokości pozycji. Na to proszę zwracać uwagę. Idź. I noga wraca z powrotem. Sam do przodu robimy zęku cudaczy. Jeszcze raz powtórzymy te trzy elementy. Powoli. Idź. I idź. Idź. I sam. Ok, to wystarczy. Kata Heian Nidan, czyli drugi nasz poziom. Pierwszy ruch robimy, zwracając uwagę na to, że nie przerzucamy tych rąk, nie wylatujemy do przodu, nie robimy ruchu do tyłu, tylko mamy obniżyć środek ciężkości. To jest tak, jak ktoś oglądał podnoszenie ciężarów, jak oni sobie dźwigną i zarzucą już ten ciężar ze sztangą tutaj mają, to potem robią taki ruch i dźwigają. To jest, oni obniżają swój środek ciężkości, natomiast ten ciężar zostaje jak gdyby w miejscu i oni muszą potem dopiero podnieść się na nogach. My robimy dokładnie to samo. My mamy obniżyć środek ciężkości i robimy pierwszy ten ruch. To jest tak, jakbym miał tutaj ręce. Teraz mamy ten element. Obniżamy środek ciężkości, a porzucamy całą tą siłę i robimy. Powoli. Ja stanę bokiem. I tu jest ten sposób. Nie robimy takiego wała, tylko ukłony tutaj do niektórych osób, bo niektóre osoby wiedzą, o kim teraz mówię. Soto uke uracuki san. Trzecia technika. Teraz zamieniamy, wykorzystujemy ten element, który ćwiczyliśmy dzisiaj. Idź z boku, zamieniamy stopy. Ja się znów odwrócę. Idź. Ni. Idź. Teraz dostawiamy stopę do połowy. Yokogeri. Yokogeri. Uraken. Robimy jeden ruch. Staramy się, żeby ręka wróciła do kite i robimy shoot. I to tyle, jeśli chodzi o to Kata Heian Nidan, ten początek. I został nam jeszcze Kata Heian Sandan. Sandan, czyli trzeci poziom. Żeby nam się ręce nie myliły, to ręce tutaj robią na zmianę. Zawsze sobie można mówić Hidari Midzi Hidari albo Midzi Hidari Midzi. Żeby nie było, że ktoś robi i potem staje, jest ta sama ręka, bo to jest niewłaściwie wykonane kata. To robimy powoli, też obniżamy środek ciężkości, obracamy głowę, idź, uciłkę, tak? Teraz ja stanę tak, będzie lepiej trochę widać inaczej, Kuba jest inaczej ustawiony, idź, to stawiamy, robimy blok. Powoli, w ten sposób, łokcie nam się troszeczkę rozchodzą i dociskamy. Kolana są lekko ugięte, nie mamy ugiętych kolan mocno, nie mamy prosto nóg, tylko są lekko ugięte kolana i san. Trzecia technika. Jeszcze raz to zrobimy od początku. Powoli. Uciuk. Ni. San. Ja się odwrócę. Idź. Od dołu. Uciuk. Ni. San. Ok. Jeszcze raz to Kuba zrobi od początku. I uwaga. Idź. Ni. San. Idź. I sam. Ok. I na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Należy zwrócić uwagę, teraz ja stanę tak, żebyście. Będę do Was plecami i pokażę te błędy. W tą stronę będę robił, jest idź. Ręka jest za daleko, jej nie powinno być widać. I to samo. Niektórzy robią w ten sposób, te ręce są na zewnątrz. Sam. Ręce są na zewnątrz. A to powinno wyglądać w ten sposób, że jest idź. Nie widać mojej dłoni, bo moje ciało kończy się tak, jak jest szerokość barku. Idź. I może być czasami widać łokcie, ale teraz rąk nie ma na zewnątrz. Ręce mają być schowane. Z tego, co tam podejrzałem, to już chyba godzinka minęła. Szybko ten czas leci, ciężko jest upchnąć te wszystkie rzeczy, które bym chciał Wam pokazać, ale myślę, że następne treningi będziemy mieli możliwość
powtórzyć i dopracować te elementy, które robiliśmy już. Natomiast będziemy jeszcze przerabiali kolejne rzeczy, te trudniejsze elementy z poszczególnych kata, bo chciałbym, żebyśmy wszystkie hejany przerobili i tutaj na pewno w kwestii tych starszych stopni, czyli brązowych pasów, na pewno przerobimy kata Teki Shodan, Basai Dai i myślę, że zrobimy sobie też kata Kanku Dai. Jeszcze nie wiem, jak to logistycznie zrobimy. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy jak najszybciej wrócili na dojo i tam wspólnie ćwiczyli. Natomiast zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Będziemy robili tyle, ile nam czasu zostanie. Natomiast pozostałe rzeczy i tak zrobimy sobie na dojo. Jeśli ćwiczyliście w parach, to ukłon do siebie. Stajemy sobie na tą naszą symboliczną, zdalną zbiórkę. Okay. Os. Siadamy sobie. A możesz tak siedzieć, tak. Będzie to tak trochę widać, chociaż... Nie widać cię. Po każdym treningu bardzo ważne jest, żebyśmy się potrafili wyciszyć. Jeśli nam oddech przyspieszył z racji tego, że wykonywaliśmy mocno dynamicznie techniki, to przypominam, powinniśmy w czasie medytacji, w czasie zamknięcia oczu starać się rozluźnić, robić wdech poprzez nos, przytrzymać sekundę, półtorej wdech i bardzo powoli ustami robić wydech. Takich 3 do 5 spokojnych wdechów pozwoli nam w bardzo szybkim czasie wyrównać swoje tętno i wrócić do normalnego rytmu. Wyprostować się, nie siedzimy w ten sposób, wyprostować się. Mokso, zamykamy oczy i przypominam, wdech przez nos bardzo powoli, przytrzymujemy powietrze chwileczkę i ustami powoli robimy wydech. I teraz już sobie relaksujemy się sami. Otwieramy oczy. Szanowni rej. Os. Sikani rej. Os. Odekani rej. Os. Kirutsu. Rej. Os. Arigato. Zanim się jeszcze rozstaniemy, bardzo bym chciał, żebyście robili swoje filmiki, żebyście się sami oglądali, żebyście zwracali uwagę, żebyście mieli możliwość porównania tego filmiku, który nakręcicie ze sobą, z tym filmikiem, który jest dostępny na naszej grupie treningi karate ENSO, bo to będzie Wam pozwalało na weryfikowanie i eliminowanie błędów. Będziecie mieli taki żywy obraz, bo czasami się zdarza, że ja na treningu mówię, że ktoś przestawia stopę, nie dociąga, nie skręca bioder i to tak nie do końca jest z dowierzaniem. Natomiast jak będziecie mieli filmik z Wami w roli głównej, będziecie mogli dostrzec to, że jednak właśnie takie elementy są. To pozwoli Wam bardziej uświadomić sobie, że to jest do poprawienia i uświadomić sobie, co jest do poprawienia. Bo czasami nie zdajecie sobie z tego sprawy, czy nie zdajemy sobie z tego sprawy, że te elementy właśnie w ten sposób wyglądają. Także żegnamy się dzisiaj razem z Kubą. Dziękuję Kubie za to, że wspólnie możemy sobie poćwiczyć. Jutro na pewno zobaczymy się o godzinie 16. Proszę pisać jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś wskazówki, jakieś tam spostrzeżenia i przypominam, że czekam na Wasze zdjęcia, czekam na Wasze filmiki, jeżeli ktoś chce, z zapytaniem o to, jak to wygląda. Na pewno będę w miarę możliwości swojego czasu. Ja niestety nie jestem poddany całkowicie kwarantannie, bo nie mam takiej potrzeby. Ja też muszę wychodzić do pracy. Natomiast Wy powinniście ten czas spędzić w domu, w bezpiecznym miejscu, poświęcając czas na trening, czas na szkołę, o której nie należy zapominać i
czas na to, żeby spędzać go w gronie najbliższych i próbować się oswoić z tą sytuacją, którą mamy. Dziękuję za uwagę.